Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam jedną z Waszych ulubionych pozycji. Jest to Audi A4 B8 w dieslu dwulitrowym i tutaj wersja po lifcie. 12 rok, pierwsza rejestracja, no i też pewnie będzie produkcja, bo od tego momentu wychodził lift. Tutaj w wersji tej bardziej eko, zubożonej aż o ile? 7 koni mechanicznych, ale dzięki temu pali 0,3 litra mniej paliwa. To jest 136, wcześniej przed liftem występowały 143, najczęściej, no ale w tych wersji było mnóstwo, 120, 150, 170, itp., itd., 177 też było i 190, ale tutaj nie opowiadajmy Wikipedii, opowiadajmy o tym, co tutaj widzicie na filmie. Przebieg wozu 273 tysiące, 12 ma lat, więc około 23 tysięcy rocznie. Absolutnie według mnie normalny przebieg na diesla. No wypadałoby, żeby diesel trochę jeździł, no po to go kupujecie. Fajnie czasami kupić diesla z przebiegiem 100 tysięcy, ale czy to dobrze dla diesla? To nie wiem, to już tylko taka moja dygresja. Jak widać, wóz lekko sprzytuningowany. Macie tutaj gwintowane zawieszenie, dlatego tak jak widać, ładnie się tutaj koła kryją w nadkola. Przyciemniane szyby, przyciemniane również folią tylnie lampy, więc delikatnie taki jest poprzemieniany. Z wyposażenia oczywiście jeszcze z przodu mieliście Big Xenony. No i to jest ważna rzecz, bo jednak te Big Xenony w tych Audicach robią różnicę. Z tyłu macie również taki pasek LED w lampie i z przodu nadaje to świeżości w tych samochodach. Co jeszcze? Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Fajne, wygodne sprawy. Alus jest tutaj fabryczny. 17. Jeszcze ktoś zamontował polskie dobre owiewki Heco. No i spoiler tylny nie jest zwykły od A4, tylko jest domontowany od S-Line'a. Co jeszcze warto powiedzieć? Jak widać, nigdzie nie jest jakiś okopany, porysowany, zardzewniały. Wizualnie prezentuje się według mnie ładnie. Ja tutaj w kraju musiałem zmienić dwumasę, bo przy tym przebiegu była jeszcze oryginalna i się zużyła i chyba coś jeszcze jest wymienione, przegub czy coś. Więc takie rzeczy już nas na pewno na ileś tam tysięcy kilometrów nie będzie to interesowało. No i jest też do niej książka serwisowa, chyba dość długo prowadzona, bo do 269 tysięcy. No o stylistyce już nieraz się wypowiadałem, nie będę się powtarzał któryś raz, mi się podobają, cały czas wyglądają świeżo i dość elegancko. Przejdźmy sobie zatem do zdjęć i do środka pojazdu. Zagrajmy sobie książkę serwisową zatem. Proszę bardzo, dużo jest w Audi, nawet jeszcze przy 150 i tu dalej jest Audi, przy 290, tu jest wymieniony pasek rozrządu, 210, więc mamy dopiero 63 tysiące przejechane na pasku, tu też jakieś wymiany i na te wiele wymian macie tutaj potwierdzenie tymi rzeczami też z Audi. Proszę bardzo, serwis, protokoły, ale nie będę się nad tym rozwodził, oczywiście klient ma to przy zakupie do wglądu, może sobie obejrzeć, jak przyjedzie, opowiem Wam o wnętrzu, bo nie chcę tych z tymi popularnymi samochodami filmów przedłużać, których już było u mnie na kanale mnóstwo. Sportowe fotele, plusik, bardzo wygodne w Audi, kształt taki sam jak S-Line'owski, więc siedzi się, tak jak powiedziałem, wygodnie i dość trzymają boczki. Tutaj krata taka a la Golf GTI, jak ktoś kojarzy, to jeszcze trójeczki czy dwójeczki miały bardzo podobną. Listwy nie standard, bo tutaj w takim a la chrom czasami są gładziutkie, no i wnętrze też z połyskiem, czasami to się nie świeci, więc tu są jakieś lekkie zmiany. Duży wyświetlacz kolorowy, ten już tej nowszej generacji, ma więcej punktów wyświetlania, podgrzewane fotele, klima automat, tutaj wszystko działa, 6 biegów, auto hold, czyli jak wciśniecie hamulec, Wam trzyma na luzie, dodacie gazu, ruszycie, puści, takie lekkie przyciągnięcie hamulca, oczywiście podłokietnik ustawiany, tu dwa miejsca na kubki, szału nie ma, jakość oczywiście bardzo dobra, tutaj mięciutka, więc tutaj Audi się postarało. Na środku również kolorowy wyświetlacz, widzicie przebieg, kierownica trójramienna, żeby pasowało tutaj nam do oczywiście trzy sportowych fotelów, te trzy ramiona, tempomat, no i tutaj sobie możecie ustawić oczywiście zmiany na komputerze, ustawienia, proszę bardzo. No i tu sterowanie radiem, jak widać manetka od zmiany świateł, czy tam przełącznik, macie automat, tak samo jak i auto jest od wycieraczek. Tutaj cztery elektryczne szyby, podgrzewane fotele,
No i cóż, z tyłu jeszcze ważna dla niektórych rzecz, ISOFIX-y. Sufity niepoopadane, więc duży plus, bo czasami w tych kombiakach potrafi się to odkleić. Mój boczek cały nie jest podarty. Ogólnie na 273 zobaczcie, ta kiera jak się prezentuje. Bardzo ładna, chociaż troszeczkę się rozjaśniło. Teraz będziecie widzieli lepiej. Nie jest nigdzie zniszczona. No cóż, co jeszcze mam więcej o niej powiedzieć? No stylistyka Audi dobrze znacie. Fajnie to jest połączone. Mi się podoba, że przechodzi razem w taki ala wielki zestaw wyświetlania. O wozie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to może być to komentarz lub moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co mam powystawiane? Wbijcie na mavkarautomoto.pl albo po prostu zapytajcie, bo czasami mam wiele samochodów jeszcze niewystawionych, a może akurat jest to, czego szukacie, jeszcze w tych akurat niewystawionych, lub ten woz mógł już się z filmu sprzedać, a może jest następny w kolejce. Pamiętajcie, że wszystkie auta są opłacone, możecie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę je Wam przywieźć na lawecie. To by było na tyle, do następnego, cześć!